Witam, witam. Kolejny odpytajka na dzisiaj. Godzina 6 rano. Bierzemy się do roboty. Słuchajcie, dzisiaj znowu strona bierna. Chcę, żebyście ułożyli zdanie z rzeczownikiem das Geschirr, czyli naczynia, i abwaschen, umyć. Te elementy będą potrzebne w tym zdaniu. Zdanie po polsku. Te naczynia muszą być umyte, pozmywane. Te naczynia muszą być pozmywane, muszą zostać pozmywane. O, niech będzie. Nie? Dobra. Po polsku. Mamy. Po niemiecku. Das Geschirr. Podałem wam na początku tego vloga czasownik abwaschen, po to, żeby było wam teraz łatwiej. Ponieważ jak widzicie, są dwie luki. Są dwa warianty. Są dwie luki, brakuje dwóch słów czasownikowych. Wariant pierwszy. Das Geschirr muss abwaschen werden. Wersja kolejna. Das Geschirr muss abgewaschen werden. Wersja kolejna. Das Geschirr muss abgewaschen worden. I ostatnia. Das Geschirr muss abwaschen worden. Która z tych form jest prawidłowa? Oczywiście das Geschirr muss abgewaschen werden. Dlaczego? Pamiętajcie, że strona bierna zawsze musi zawierać czasownik werden. W czasie teraźniejszym, może w czasie przeszłym, ale na pewno musi być. Nie? I druga cecha musi być czasownik, abwaschen, musi być w czasie przeszłym, czyli w tej Partizip 2, abgewaschen. Nie może być abwaschen bez okolicznik, musi być abgewaschen. Das Geschirr muss abgewaschen werden. To jest wersja prawidłowa. Strona bierna, pasyw, to był. Dziękuję wam bardzo. I do kolejnej odpytajki jutro. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, hej.